siemko. Zastanawiam się nad Milikiem, bo dostałem komentarz od widza, czy bym nie kupił Milika, ale jak widzicie, cena nie jest aż taka droga. Mógłbym coś squicksellować równie dobrze, żeby bić się o takiego Milika. Wystarczyłoby mi squicksellować wszystkie błyszczące złote karty i nic nie widzę. Dawaj paka, dawaj. Nic nie ma. A się troszeczkę nie przekonałem na własnej skórze. A mamy nowy stadion w końcu. Chociaż ten plus. Meyer. Że go zjedziemy i tyle. I zostańmy tej myśli. A co dalej będzie, to się okaże w czasie. W ogóle FC Dudu Style. Oj, coś szczerze, tylko znowu Polak. Teraz tak, przedostajemy koszuleczki z Marsylii. O, liga hiszpańska. Nie jest źle. Nie jest aż tak źle. Ale nie zapowiada się to na łatwe zbiegowisko. Bo koleś gra na trzech napastników. Więc będzie też trudno. Jeśli uda im się dzisiaj zdobyć trzy punkty, zapewnią sobie awans. Oddaje strzał. Świetnie interweniuje. Znowu strzelał. Ale nie trafił tym razem, tak jak bym chciał. Strata. Ma trochę wolnego miejsca do oddania. I Calhanoglu znowu w akcji. Bardzo fajnie. Trzeba go jak najbardziej napierać. Szkoda. I nie trafnę. Chyba małpa Costa strzelała. Myślałem, że nic się nie udało. No, wypiąstkował w pole. Kapitalna wrzutka. Świetnie. Amrabat. Ale kurde, to był fatalny błąd. Niedobrze. Teraz to mnie będzie kosztowało dużo. To nie koniec meczu, ale nożyce. Sytuacja mocno się skomplikowała. Ale to było niesamowite uderzenie. Pablo, Pablo, podaj. Brawo, ładnie podał. Strzelaj! Kto strzelił? Calhanoglu. Powiedz Calhanoglu. Ale jest remis. To się liczy. Calhanoglu to musiał strzelić. Jak nic. Ale fajne, fajne podanie. Pablo Hernandez ma asystę. Calhanoglu strzelił. No kurde. Zajebiście. Ładnie. Ma talent. Ma chłopak talent. Jest remis. Co ty zrobiłeś? Przejął piłkę. Dobrze się pokazał. Szczególnie prosto. Dobrze, wypiąstkuj i wykop to. A Costa coś tej piłki dobrze nie przyjął. Ja bym chciał. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca. No i póki co remis. Oj, dziewiąta liga wydaje się być trudna. A skład mam porządny nawet. Dobra, jeszcze pójdziemy z paręnaście minut meczowych. Amrabat, znowu Amrabat. Dobrze, wyszedł Sergio w samą porę. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Gruby mecz. Ale jednak nie. Wybiega na pozycję. No, będzie gol. Piękna interwencja. Dobrze. Oto i statystyka meczu. Posiadanie. Dobra. Robimy potrójną zmianę. Tak jak obiecałem. Na 20 minut przed spotkaniem wpuszczamy napad. Chociaż zrobimy co innego. Wpuszczę Meyera. Zrobimy taki myk. Zobaczymy, czy to podziała w ogóle. No i trochę to się zepsuje, ale trzeba kombinować. A będzie tak. Jak widać, podobne, bardzo wyrównany mecz.
Na razie tak bardzo. Dobra, zmiany idą. Nie wiem, jak to wpłynie teraz na tą grę. Pozytywnie lub negatywnie. Ale mamy trzech... Albo... Nie. Dwóch nowych debiutantów. Prawo obrońca Malo. Czy Mayo. I przegrywamy mecz. Świetnie. Teraz trzeba... Bez żartów. Zawołam rabat? Nie, Feguli. Cholera. Tu łączymy w ogóle się z tym bramkarzem. Kurwa. Niewiele sytuacji strzelec i kulubińców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Uwaga, może być groźnie. Był faul, będzie faulował. Jak go wykorzystają? Dobra, teraz trzeba jakoś zagrać. Podejdź no tutaj. Liczę na ciebie. Aha, piłkę mi porwał. Dosłownie. To może być niebezpieczne. No nie. Zdecydował się na strzał. No i przegrywamy. Ojej. Co ty koleś robisz? Chyba jeszcze zmiany robi, żebym już w ogóle nie wpuścił mnie do... żeśmy zmasakrowali sprawę doszczędnie. Nie pasuje mi to. Byli przekonani, że będą dzisiaj świętować awans. No tak, tylko ich drużyna musiałaby najpierw strzelić kilka bramek, a to rywal teraz trafia. Wyraźnie dominują w tym meczu, strzelając kolejną bramkę. No jeszcze zmiany zrobił. 3-1. Pora zaliczka, ale jeśli... Paul, gwizdek sędziego, jakie będą konsekwencje? Szybko wykonany rzut wolny. Kurczę. Camacho. Dobre przejęcie podania w środku pola. Tej interwencji. Boteak! Brawo! No, co to za strzał? Jak zaraz schodzimy z przegraną. Bez sensu. Wprowadzili niezłe zamieszanie w szeregach przeciwnika. Będziemy mieli emocjonującą końcówkę. Udało im się strzelić. Fatalny mecz. Dałem mu się pokonać. No nic. Trudno się mówi. Ja tam nie narzekam już totalnie. Było jak było, ale nadal mamy 5 spotkań. No kiepsko gram ostatnio, nie wiem czemu tak mi się dzieje, ale co ja mogę zrobić, a tym razem, a tym bardziej poradzić. No nic, Hakan kontuzjowany, na ile meczy? Na 1, przynajmniej tyle dobrze. Zrobimy takie coś, że następny mecz sobie tutaj on zagra. I... jeszcze jedną tu zmianę wprowadzę. Taką mianowicie. I dobra. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Na razie. Yo.